Dzień dobry Państwu. Mamy kawę po turecku, siedzimy po turecku, czasami na tureckim kazaniu. Mieliśmy jagnięcinę po turecku, ale teraz mamy już wszędzie tylko kebab. Też zresztą po turecku. No i mamy broń po turecku. Bynajmniej nie szable, to bardzo ładne pistolety. Ostatnio jest ich coraz więcej w naszym rynku. Bohaterem tego odcinka Kinostrzał.pl jest Girsan MCP-35. Rzut oka na ten pistolet pokazuje nam jego genę. Tak, to Browning model 1935, czyli innymi słowy Browning GP od Grand Puissance, po francusku wielkiej mocy, albo w wersji angielskiej High Power, czyli drugi wojskowy, pełnowymiarowy pistolet Johna Mossesa Browninga, drugi po Colcie 1911. Zobaczymy, jak Turkom wyszło klonowanie legendy. Zakłady Girsan zlokalizowane są w mieście Giresun w południowo-wschodniej części Turcji nad Morzem Czarnym. Miasto jest jednocześnie stolicą prowincji o tej samej nazwie. W starożytności była to grecka osada Kerasos. Dziś miasto liczy niespełna 100 tysięcy mieszkańców i jest ważnym węzłem handlu morskiego. Stąd są eksportowane m.in. orzechy laskowe, ale także broń. Przy czym trochę nietypowo jak na tureckie zwyczaje, przede wszystkim pistolety, a dopiero na drugim miejscu strzelby śrutowe. Specjalnością zakładów Girsan jest wytwarzanie klonów znanych modeli pistoletów, które już odniosły sukces rynkowy. Obecnie mamy 5 linii produktowych pistoletów marki Girsan. Pierwszą stanowią klony Beretty 92, drugą klony Colta M911, trzecią, będące bohaterem tego odcinka Kinostrzał.pl, klony Browninga High Power, tu nazwane MCP-35. Pozostałe linie pistoletów Polimer i MC-13 nie mają już tak konkretnych odniesień, łącząc konstrukcyjnie i stylistycznie zapożyczenia głównie od Glocka i Beretty APX, ale nie tylko. Ten nasz Girsan dostępny jest w aż 12 odmianach. Mam podstawową czarną, taką kolorową, ładną. Tu mamy bardziej usportowioną. One różnią się od siebie przede wszystkim szczegółami takimi jak przyrządy celownicze, jak okładziny chwytu, trochę tu inny wzór tam niektórych manipulatorów, no przede wszystkim różnią się też kolorem. I to jest ciekawostka, bo jak widać pokrycia Ceracoat się upowszechniają, to już nie jest tylko moda, widać, jest już w tej chwili technologia. Bardzo dobrze, to są bardzo odporne pokrycia, twarde, dobrze chronią broń przed warunkami zewnętrznymi, atmosferycznymi, bardzo dobrze chronią ją przed skutkami zużycia. No, co ciekawe, nawet wersja czarna jest malowana ceracotem, tylko na czarno. No, to taka ciekawostka. Mamy dwie wersje, są identyczne, jeżeli chodzi o konfigurację, różnią się tylko kolorem. Ta brązowa, to się nazywa Barrett Brown, fabryczne w Bangatorze, jest 2 gramy cięższa niż czarna. Dlaczego? Bo farba, pigment w tej farbie jest po prostu cięższy. Zrobiony jest na jakichś tlenkach metalu. Czarny jest po prostu na sadze. Węgiel jest lżejszy od metali, więc mamy 2 gramy różnicy. Girsan MCP-35 przenosi oczywiście rozwiązania konstrukcyjne Browninga HP. Pistolet ma mechanizm spustowy typu single action, połączony z klasycznym bezpiecznikiem nastawnym, który po włączeniu blokuje kurek i zamek. Przy czym broń można zabezpieczyć zarówno skórkiem napiętym, jak i opuszczonym na ząb wstępnego napięcia. Tak jak w oryginalnym Browningu, manipulatory rozmieszczone są bardzo ergonomicznie. Bardzo wygodne są także okładki chwytu, a pistolet pewnie leży w ręku. Bardzo charakterystyczną cechą pistoletu jest dzielona szyna spustowa, której zasadniczy odcinek umieszczony jest w zamku. Szyna ma postać dwuramiennej, wachliwej dźwigni o poziomej osi obrotu zamontowanej w trzonie zamka. Język spustowy wypycha do góry przedni jej koniec, przez co koniec tylny się opuszcza, naciskając na zaczep kurka, a przy okazji także zwalniając iglicę, bo w poszerzony tylny koniec dźwigni wmontowano jej automatyczną blokadę. Działanie tego mechanizmu jest równie skomplikowane jak jego opis.
Na szczęście Turcy dobrze odrobili lekcję i wykonali ten przestrzenny układ dźwigni na tyle precyzyjnie, że nie wyczuwamy kolejnych oporów, a przełamanie jest szybkie i powtarzalne. Siła na języku spustowym jest jednak nieco większa niż w konkurencyjnych, prostszych konstrukcjach. Celność jednak i szybkość strzelania nie odstają od innych pistoletów. Zespół ruchomy pistoletu łączy ze szkieletem oś główna, która jest jednocześnie osią dźwigni zaczepu zamka. Dźwignia ma charakterystyczną tarczkę zasłaniającą przednie wycięcie w zamku, co stanowi znak rozpoznawczy wszystkich pistoletów bazujących na HP. Broń bardzo prosto się rozkłada. Wystarczy napiąć zamek w pozycji otwartej, opierając go na dźwigni bezpiecznika w specjalnym, pośrednim wycięciu zamka służącym do rozkładania. To dziś nieczęsto spotykane udogodnienie, jakże wygodne w codziennym użytkowaniu pistoletu. Gdy zamek jest w położeniu do rozkładania, wystarczy wyjąć oś główną z dźwigni zaczepu zamka, pamiętając o lekkim podniesieniu jej końca, aby występ blokujący wysunął się z gniazda w szkielecie. Jest tu jeszcze bezpiecznik magazynkowy, który ma formę tłoczka przesuwającego popychacz szyny spustowej. Bez włożonego w gniazdo magazynka popychacz trafia w pustą przestrzeń wybrania po zamku, omijając szynę spustową. Bez magazynka w gnieździe nie strzelimy z pistoletu. Broń wygodnie się przeładowuje, choć na zamku mamy tylko delikatne nacięcia z tyłu, ale wyraźne podcięcie przedniej części zamka daje wystarczające podparcie dla palców ręki przytrzymującej zamek. A zgodnie wszakże z zasadami sztuki, broń przeładowujemy podtrzymując zamek jedną ręką i wypychając spod niego szkielet trzymany ręką drugą, a nie ciągnąc za zamek, co jest prostą drogą do zacięcia albo nieprzeładowania broni. Oryginalnie magazynek HP miał pojemność 13 nabojów, co w czasach powstawania broni było znakomitym wynikiem. Dziś Girsan oferuje nam 2 naboje więcej w pudełku identycznej wielkości, w dodatku produkowanym przez renomowaną włoską firmę McGar, która zaopatrywała w magazynki także prawdziwe HP w ostatnich latach ich produkcji. I co bardzo ważne, udało się magazynek oraz jego gniazdo tak przeprojektować, że teraz pusty magazynek wypada z gniazda w chwycie pod własnym ciężarem, mimo obecności tłoczka bezpiecznika magazynkowego. Dziś, jeśli ktoś ma ochotę na taki elegancki pistolet w klasycznym stylu złotych lat 30., to ma do wyboru albo kupić używaną wersję belgijską, przedwojenną lub powojenną, albo pistolet z produkcji wojennej, albo nowego Girsana. To wszystko zależy od tego, do czego chcemy dany pistolet używać, dlaczego chcemy go sobie kupić. Jeżeli chcemy po prostu strzelać, a może i nosić, no to sprawa jest oczywista. Tylko nowe. Na gwarancji bez dyskusji. Jeżeli kolekcjonujemy, jeżeli chcemy budować kolekcję oryginalnej, dawnej broni, no to też sprawa jest oczywista. Musimy kupić Browninga. Ale większość ludzi zapewne po prostu chce mieć zbiór ładnej broni, która im się podoba. I tu próbowałbym rozważyć właśnie zakup dobrze wykonanej kopii, takiego klona, klasycznego pistoletu, który zapewni nam i możliwość podziwiania go, oglądania, i możliwość strzelania, czyli będziemy mieli taką klasykę użytkową. Moim zdaniem jest to dobry pomysł. Na zakończenie ciekawostka. Do roku 2022 łącznie pistolety Girsan, przynajmniej te w wersji eksportowej, miały napisaną nazwę kraju po angielsku. Made in Turkey. Ale w 2023 roku ktoś musiał uznać najwyraźniej, że to brzmi jak wykonane w indyku. Więc zmieniono na napis po turecku i teraz jest Made in Turkey. To tak. Były Czechy, jest Czechia. Była Holandia, są Niderlandy. Świat wariuje. Ale my nie wariujemy i zapraszamy Państwa do oglądania następnych odcinków kinostrzał.pl.